Cześć, witajcie z tej strony Wacha, a przed wami kolejny gameplay z gry Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2 wraz z modem RJ Mod. Tym razem zajmiemy się frakcją Mordoru, no i oczywiście pogramy sobie troszeczkę tym Mordorem i przedstawię wam mniej więcej jak to wszystko tam wygląda. Tak jak w poprzednim gameplayu, tutaj również wezmę sobie jakiegoś słabego przeciwnika na poziomie easy, po to właśnie, aby móc w spokoju pokazać wam nowe jednostki i ogólnie wszystkie nowości. No to przechodzimy sobie do rozgrywki. Jesteśmy już w grze i na początek zapomniałem wam wspomnieć, że wybrałem mapę z Bitwy o Śródziemie 1. Tutaj sporo map jest właśnie z pierwszej części przeniesione. Jak widać, mamy tutaj powiedzmy taki malutki obóz. Za to nasz przeciwnik może na przykład posiadać normalny zamek z murami i będziemy musieli to oblegać. Nie wiem, jak będzie to teraz w tym przypadku, czy nasz przeciwnik będzie coś takiego miał. Ale na niektórych mapach, jeśli gra się frakcjami dobra, to ma się po prostu normalne mury, na których można ustawiać żołnierzy, a nasz przeciwnik musi je oblegać. Dobra, zajmijmy się najpierw z podstawowym budynkiem do szkolenia jednostek w Mordorze, w którym wyszkolimy sobie podstawowych orków. Tutaj już mamy właśnie dwa takie podstawowe oddziały. Jest to w sumie takie typowe mięso armatnie, które, jak mówi sam opis ich, te jednostki są po prostu dobre przeciwko budynkom. Do niczego jakoś większego się nie nadają. Tutaj wybudujemy sobie od razu tartak, który przynosi dość sporo surowców. Ja to chyba wspominałem w poprzednim odcinku, to znaczy w poprzednim gameplayu, że podstawowe jednostki Mordoru są za darmo, więc można zrobić z nich taki typowy spam i po prostu wysyłać całą masę tych orków na naszego przeciwnika. Co do mocy specjalnych. Z tego co pamiętam, te moce w ogóle się nie zmieniły i w podstawowej wersji były takie same, choć nie jestem pewny co do tej umiejętności, czyli do po prostu bombardowania meteorytami czy tam kamieniami, ale wydaje mi się, że te wszystkie umiejętności są takie same, no i możliwe, że tej po prostu wcześniej nie było w Mordorze. Ale jeśli chodzi o te powiedzmy najbardziej zaawansowane, no to jest tutaj barlock oraz po prostu zrzucenie płonącego meteorytu. Dobra, nasz budynek jest już gotowy. No i tak jak wspominałem, mamy tutaj zwykłych wojowników orkowych, którzy są za darmo i są silni przeciwko budynkom. Budynkom produkującym zasoby, konkretniej mówiąc. Dalej mamy tutaj łuczników orkowych. Podstawowa jednostka, ona w zwykłej wersji również była. Tutaj mamy nowość, czyli powiedzmy, tak jak jest tutaj napisane, to są tacy zmieszani wojownicy. Taki po prostu troszeczkę lepszy oddział, który już do czego się nadaje i można nad nim spokojnie powalczyć. I dalej mamy Morgul Orks, czyli taki troszeczkę lepszy oddział od tego, ale również nie jest to jakiś wysoki poziom. Przy okazji możemy sobie od razu zbudować drugi taki, żeby po prostu spamować naszego przeciwnika. Dobra. Tutaj możemy sobie ustawić nawet tego więcej i od razu ustawimy to na siedzibę naszego przeciwnika, który znajduje się właśnie tutaj. Nowo wyprodukowani orkowie będą od razu zmierzać w tą stronę. Przejdźmy teraz do bohaterów. Tutaj jest to bardzo fajnie podzielone, gdyż każdy Nazgul jest po prostu osobny. Z tego co pamiętam, to w podstawowej wersji tych Nazguli można było mieć tylko trzech i byli oni tacy sami i po prostu niczym się nie różnili. Tutaj wygląda to w ten sposób, że każdy Nazgul ma jedną swoją taką umiejętność specjalną, którą zdobywa na 10 poziomie. Trzy pierwsze umiejętności mają takie same, ale potem właśnie ta umiejętność na 10 poziomie jest inna i po prostu tym się różnią te Nazgule. Mamy tutaj powiedzmy Nazgula Uvata the Horseman, który jako swoją moc specjalną ma właśnie przywołanie takiego no powiedzmy koni, które atakują naszych przeciwników. Ale na przykład jest tutaj również
Ice King, który jako moc specjalną na 10 poziomie ma po prostu zamrożenie na 3 przeciwników i na obszarze tego zamrożenia nasi przeciwnicy nie mogą kompletnie nic zrobić, gdyż nie mogą atakować, ruszać się i tak dalej. Tutaj nasz przeciwnik nas niestety zaatakował i zniszczył nam jeden budynek. Tu z tego co widzę mamy legowisko wargów, z którym raczej nie mam żadnych szans. Ale tutaj mamy budyneczek, który możemy sobie przejąć. I tutaj mamy do zabicia jakiś oddział przeciwników. Przydałoby się odbudować tutaj od razu ten tartak. I może wezmę sobie chociaż jeden oddział łuczników. Zawsze się przydają. Ten gameplay też na pewno będzie podzielony na kilka części. Prawdopodobnie 2, może 3, jeśli troszeczkę się przedłuży. Gdyż, jak wspomniałem kilka razy, mam słaby internet i po prostu nie mogę sobie pozwolić na wysyłanie dużych plików. I tak, taki filmik 10-15 minutowy wysyła mi się naprawdę kupę czasu i zajmuje to ze 3 godziny. Jeszcze ja przecież nie robię filmów Full HD, tylko w HD zwykłym. Więc jakbym jeszcze robił w Full HD, to w ogóle nie wiem, ile bym te filmy wysyłał. Dobra, teraz zajmijmy się dalej Mordorem. Tutaj, żeby zbudować kolejny budynek, w którym możemy sobie szkolić orków, musimy mieć ten budynek na 2 poziomie, więc jeszcze sobie troszeczkę poczekamy, ale tutaj jak nasi orkowie będą się szkolić, to tutaj nasz poziom budynku będzie wzrastał. Możemy sobie wybudować jaskinię troli. Znaczy nie jaskinię, tylko po prostu miejsce, w którym możemy sobie te trole wyszkolić. Dobra, tutaj mamy do przejęcia budynek. O właśnie, no i tak jak mówiłem, nasz przeciwnik posiada normalne mury, które w jakiś sposób będziemy musieli sforsować. Do tego na przykład możemy sobie użyć wież oblężniczych, katapult, czy z tego co pamiętam nawet drabin. Właśnie tutaj sobie wybudujemy taki budynek, w którym możemy tworzyć machiny oblężnicze. I tu na pewno nam się one przydadzą, gdyż po prostu nie ma innej możliwości przebicia się przez te mury. Dobra, jeden oddział łuczników już mamy. Jak tutaj wygląda? Wiecie, ja ten spam robię tylko po to, żeby widzieć mniej więcej, co tutaj się dzieje na mapie, a także, żeby naszego przeciwnika czymś po prostu zająć. Wiadomo, ci orkowie nie tworzą żadnych szkód, ale nasz przeciwnik jakoś sobie musi z nim poradzić, więc po prostu traci czas na to. Trole są tutaj standardowe, z tym, że są po prostu większe. W podstawowej wersji Bitwy o Śródziemie te trole nie były zbyt duże. Teraz trole w Mordorze są naprawdę naprawdę wielkie i prezentują się po prostu imponująco. Zaraz zresztą tutaj będziemy mieli jednego. O, mamy również tutaj. I tak jak wspominałem, drabin niestety nie ma, pomyliłem się co do tego. Ale tak jak wspominałem, mamy tutaj taran, katapultę oraz wieżę oblężniczą, co na pewno nam się w późniejszej fazie gry przyda. Dobra, przydałoby się jeszcze przejąć. Aha, tutaj mamy aż 3 budynki do przejęcia. Ci orkowie nawet mają problem poradzić sobie z legowiskami wargów. Nie wiem, ile bym ich musiał tam wysłać, żeby oni w ogóle to zniszczyli. No, ale jak wspominałem, jest to takie typowe mięso armatnie. Dobra, w sumie przydałoby się to ulepszyć w ten sposób. No i jak widać, trolle teraz są sporo większe. I teraz te małe trolle, które były jako podstawowe w Bitwie o Śródziemie 2, są teraz u goblinów. No i tak jak mówię, duże trolle są u... Duże trolle są w Mordorze, a te mniejsze trolle są u goblinów. No i jest to wytłumaczone tak, że to są górskie trolle, czyli takie większe, a te u goblinów są jaskiniowe, czyli no po prostu muszą być mniejsze od swoich górskich kuzynów, że tak powiem.
Dobra, przejmiemy sobie jeszcze ten budynek. Mam nadzieję, że te wargi mi na to pozwolą. O, a tutaj mamy tak zwane opcje sojuszy. Ktoś właśnie się o to pytał w komentarzach. I po przejęciu takiego budynku możemy sobie wybrać, jaką rasę chcemy tutaj szkolić, że tak powiem. No i do wyboru mamy Isengard, Gobliny, Haradrimów oraz Run. Weźmy sobie może... Isengard i Gobliny były w podstawowej wersji, więc może weźmy sobie coś całkowicie nowego. I weźmy sobie tutaj Run. Będziemy mogli szkolić sobie Esterlingów, o ile oczywiście dobrze to wymawiam. Przejmiemy sobie jeszcze te budynki. Tutaj widzę, że jakiś oddział na nas się kieruje. O, i przy okazji stworzymy sobie Nazgula, na przykład tego Horsemana. Wezmę sobie ten oddział. Prawdopodobnie nasz przeciwnik będzie szedł tutaj. Dobra, jest przejęte. Tych wyślemy na tych. A tu zaraz wydaje mi się... No właśnie, tak jak mówiłem. Więc zatrzymamy ich sobie tutaj. O, tutaj jest już gotowe. I na przykład możemy sobie tutaj wybrać oddziały i wyszkolić wojowników z run. Weźmy sobie może zwykłych silni przeciwko pikinierom. A tutaj mamy jeszcze ulepszenia. Wiadomo, jeśli mamy... kurczę, jak to powiedzieć? Jeśli mamy coraz wyższy poziom tych ulepszeń, no to po prostu możemy szkolić więcej oddziałów. A tutaj również mamy ulepszenia dla jednostek wyszkolonych w tej karczmie. I tutaj standardowo do na przykład drugiego poziomu sojuszników potrzebny nam jest drugi poziom karczmy. No i ta karczma zdobywa poziomy, gdy po prostu szkolimy w niej żołnierzy, tak standardowo. Wyszkolimy sobie dwa takie oddziały, może nawet trzy, i powinniśmy bez problemu zniszczyć wtedy te wargi i zdobyć przy okazji troszeczkę surowców. Te jednostki sobie tutaj cofniemy. Dobra, i teraz tak. Tutaj wyszkolimy sobie troszeczkę jednostek. Przydałby się jeszcze troll. Jest i Nazgul. No i tutaj mają takie trzy podstawowe swoje umiejętności, czyli zmniejszanie pancerza oraz obrażeń naszych przeciwników. Dalej mamy Ostrze Morgula, które po prostu po zabiciu zamienia naszych przeciwników w zjawy, które będą walczyć dla nas. Tutaj przeniosę sobie tą armię w to miejsce. Dobra, tu widzę, że nas zaatakowali. I paradoksalnie wargi nam pomogły uporać się z tym przeciwnikiem. Nazgula również przeniesiemy tutaj. No i ostatnia umiejętność to jest po prostu krzyk, który straszy naszych przeciwników. No i również możemy naszego Nazgula ściągnąć z konia, żeby walczył pieszo. I tak jak wspominałem wcześniej, to jest ten Horseman, który po prostu przywołuje konie, które nam pomagają w walce, że tak powiem. W tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że to będzie dobry moment na skończenie go. Tutaj sobie to zastopuję, zaraz zapiszę. W kolejnym oczywiście będziemy sobie kontynuowali dalszą grę. Ja oczywiście zapraszam Was do oceniania, komentowania. I to by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.